A to my na razie tylko próbę robimy. Która ma tu
tutaj uświetnić i zaśpiewać. Jest w drodze. Dlatego tak czekamy. Ona tu zaraz będzie, także proszę jeszcze wytrzymać może minutę, może dwie. Zająć się miłą rozmową. La vie en rose, il m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça fait quelque chose. Il m'est entré dans mon cœur, il est par les vendeurs, dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui. Je sens en moi mon cœur qui bat. Szanowny, tak licznego grona prezesowskiego tu jeszcze nie było, jak dworek dworkiem. Nie wiem, co z tego wyniknie, może coś dobrego, zobaczymy. Proszę Dankę, żeby się zbliżyła. Proszę Państwa, proszę Państwa, wszyscy znamy Dankę, prawda? Proszę pokazać. Danka jest damą, wszyscy o tym wiemy, prawda? Ja myślę, że gdyby Danka żyła w XVIII wieku, prowadziłaby salon literacki jakiś taki, no, co najmniej na poziomie Pompadour. Danka znana też jest jako Madonna z Wyspy. No, tak, ponieważ ona ma takie piękne, gotyckie czoło i w ogóle ten typ urody, gotyk po prostu, wcielony gotyk, tak. Ja to mówię między innymi dlatego, że ona ostatnio widziała, że jestem do Putina podobny, więc po prostu. Tak, dlatego wiesz. No. Słuchajcie, ponieważ Danka ma dużo tutaj treści do przekazania, to dużo jest artystów, którzy chcą przedstawić. Ona chce o każdym coś powiedzieć, więc to trochę potrwa, dlatego ja się będę tutaj zajmował. Proszę bardzo. Nie tak długo. Ja jeszcze najpierw chciałabym poprosić pana Matuszewskiego, który poezję Henryka Wrożyńskiego jeden wiersz zaprezentuje. Bardzo cię proszę, Krzysiu. Tak, proszę państwa, nie będę nucił naprawdę, to jest tylko jeden wiersz, specjalnie wybrany przez Danusię. Z tomiku Henia Wróżyńskiego, mojego przyjaciela ze studiów teatralnych, który niestety już nie uprawia zawodu, ale na całe szczęście, bo pisze. Pisze pięknie, pisze w Stanach. I poznałem go z Danusią, Danusię poznałem z Heniem i to zaowocowało tym, że na przykład, o, tu są takie właśnie reprodukcje Danusi. A rozpisałem się w nich, jak ktoś, kto pisze książki, albo ktoś, kto ma do opowiedzenia przynajmniej jeden dzień w życiu. Albo po prostu ktoś, kto pisze imię i nazwisko po słowie nadawca. Oczywiście jej imię i adres były wydrukowane, wykaligrafowane dużą czcionką, czarnym tuszem, prawie jak gotyk pokropiony woskiem. To na wypadek, gdyby chciała nie zauważyć tej koperty, zignorować ją przenikliwym wzrokiem. Właściwie to nawet nie musiała jej otwierać, bo jak tylko odczytała swoje imię, to już wiedziała, co będzie w tym liście napisane. Ale ten drugi zaniepokoił ją trochę. Czyżby ktoś mnie znał, powiedziała? Jak on odnalazł mój adres? Zapach kremu do golenia,
powiedziała kropla wody kolońskiej. Zapach pozostał, kiedy zaklejał kopertę. Zaśmiała się i powoli otworzyła drugi list. O, wskazówki, jak go znaleźć, wyszeptała. Ja też mam ochotę na partię szachów. Długo nie grałam. Ostatni raz w filmie Bergmana. I tyle ludzi trzeba gdzieś zaprowadzić za rękę. Jak gra się kończy, powiedziałem, to ani białych, ani czarnych figur. Kto wygrał, grzebie przeciwnika w piasku. Na wszelki wypadek. No to jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie i cieszę się z naszego dzisiejszego spotkania. Proszę Państwa, mam wielką tremę. Mamy tutaj aktora z Teatru Wybrzeże. Ja chcę dzisiaj powiedzieć jedno i to samo słowo razy dwadzieścia kilka, bo mam taki prezent dla artystów uczestniczących w tej wystawie. Mianowicie, gdy przeczytałam w wierszu Rafała Bojaczka takie zdanie, cytuję, i żebyśmy nie musieli sami mówić, że jesteśmy genialni, bo inni powiedzą to za nas. A więc ja o każdym powiem to słowo, no tak jak mówię, z wielką tremą, bo nie chcę, żeby to wypadło tak jak nalizane zdrowaśki na różaniec, więc długie godziny przed lustrem w łazience ćwiczyłam rolę. Ale bardzo mi jest miło. Ana zbierała siły, bo po paru latach po prostu wybuchła ze swoim talentem, ze swoją twórczością i zachwyca znakomitym rysunkiem. Przyjrzę się Anna Grudzińska jako artystka genialnie radzi sobie, rozmalowuje kolory błękitne, wiedziona oczywiście genialną intuicją kobiety pięknej, wierzę, że w błękitach jej do twarzy. Może powiem dwa słowa, bo Ula przyjechała do nas z Warszawy, nie jest ze środowiska gdańskiego, ale bardzo się tutaj już zadomawia. Mieszka w Gdyni, zrobiła tutaj już kilka wystaw bardzo interesujących. Ula Robicz, genialny w swoim genialnym transatlantyku napisał, bo któż to ja jestem, żeby coś tam mniemać, albo też nie mniemać. No ja nieskromnie będę dzisiaj mniemać. Roman Ganiewski, rysunek, malarstwo, projektowanie, animator kultury, humanista, wyrafinowane, świetne teksty o sztuce pisze. Proszę Państwa, tekst krytyczny. Krytyczny w sensie ocena, a nie, że źle napisał. Dla Zbigniewa Gordaka. Jak to się ma do wynurzu Zbyszka? No tak, że pierwsze stawy, niestety już nie żyjący, prawda? Zwany papieżem nowego realizmu, nie pisał, miał bardzo wysokie kryteria, nie pisał. Mamy dalej panią Annę Grudzińską. Aha, ja bym bardzo prosiła, żeby artystów, których przedstawię, powiedzieć na prawo i lewo, no, dowód, że... Będzie potrzebny programowy. Jest Sławek. Sławku, proszę cię. A, Sławek mnie nie słyszy. Proszę cię, Sławku. Ja mam też oświetlenie. Dobrze. To Sławek od kołyski licząc, raz w roku, a w niektórych latach nawet dwa razy dostawał nagrodę. Otóż statystyka czasem nas może na malowce zaprowadzić, ale
Chociaż nie wiadomo, może Sławek już w Polsce dostał. Dla mnie w środku zimy latał motyl o ciepłych oczach do wynajęcia. Danusi Jopek na zawsze Hugon. Oddałam Hugonowi serce za ten wiersz, też na zawsze. Widać i słychać, bo widać w pracach Ady, bo ja obserwuję Ady pracę od jej dyplomu i jestem i za każdym razem mnie zachwyca. Słychać, właśnie Państwo słyszeliście, śpiewałam, powtarzam, genialna, cieszę się, Adziu, że jesteś z nami. Mamy dalej Makuła Hajdu Elżbieta, zdaje się, może być przeciętniakiem. No i Waldemar Marszałek, genialny grafik, rysownik, od paru lat głównie maluje. To jest artysta, który właściwie obiektyw objął wszystkich. Artysta, który absolutnie genialnie rozmalowuje kolor, który nie jest kolorem, czyli biel. A doniesiono mi całkiem niedawno w związku z tą wystawą, że piękna, przepiękna pieśń, którą śpiewa Gary Brooker ze swoim Robocharu, powstała z fascynacji Jacka obrazami. Tytuł tej pieśni, jak pewnie wszyscy się domyślamy, wierszy od ciebie. No właśnie, proszę cię bardzo. Tak się mówi, że w człowieku jest tyle dobra, co i zła, i że utrzymanie między nimi równowagi, czyli między dobrem i złem, utrzymanie równowagi i proporcji, mocią panie, gwarantuje harmonię. W pracach, w rysunkach genialnych Magdy Nowak, da się. Jacek Kotlica, lecz nieżyjący już poeta, też już nieżyjący gdański poeta Jacek Kotlica mówił mi zawsze, że najtrudniej jest napisać bardzo krótki, ale klarowny tekst. Wszyscy znamy Basię, znamy jej pracę. Ja na Basię mam takiego haka, krótkiego, naturalnie genialna. Witold Pyzik. Tu parę słów muszę też o tym artyście powiedzieć, bo nie jest znany w środowisku gdańskim. Pochodzi co prawda z Gdańska, ale rzeźbę kończył, ci dwóch synów, ja myślę, że to najlepsze dowody, że Witold Pyzik jest genialny. Ja obok jego pracy powiesiłam zdjęcie jego. No, ono przedstawia chłopca w wieku szkolnym, który wraca z wakacji z walizeczką pełną letniej beztroski, pełną skarbów. Czy dorosły Pyzik jest równie wzruszający jak ten Witeniko na zdjęciu? Nie wiem, nigdy nie spotkałam. Jesteś? Nie? A, jeszcze, mówi, jeszcze nie jest. Tu mam stać. Proszę cię bardzo. No tak, będziesz za chwilę profesorem, a na Darka wystarczy spojrzeć przecież, żeby wiedzieć, że jak już tworzy, to z rozmachem. Tak, to nieomylna intuicja. Dariusz Synkowski z wielkim rozmachem anektuje takie dwa pola w sztuce, głównie jak grafika. Ja tutaj. Jest, tak, dobrze. Rzeźbiarz. Rzeźbiarz zajmuje się też filmem, rysuje, a od paru lat również maluje. Ja śledzę genotwórczość od jego dyplomu, a przychodzi mi to tym łatwiej, że jest moim sąsiadem. Oboje mieszkamy nie razem, ale jak mówię, z sąsiadem na Wyspie Sobieszewskiej. Geno pisze książkę. O,
Maria Zagońska, profesor Maria Zagońska. Prosimy cię, Mario, do gromady. No, o Mari, powiedzieć. O pani profesor Marii Targońskiej powiedzieć, że jest genialna, to jest... Co jest genialna? Ja się zakochałam w jej pracach od pierwszego wyjrzenia, bo to bardzo dawno temu. Od tej pory jestem pod wrażeniem. Jestem wielką admiratorką prac Marii. Grażyna Tomaszewska-Sopko, gdzie jest dobry zimu, jest. Tu są ogromne połacie sztuk, które Grażyna uprawia. To jest rzeźba, rysunek, grafika, ceramika, malarstwo. Humanistka, też pisze świetne teksty. Też jest animatorką. Mówię też, bo podobne frazy padały pod adresem Romka Galieckiego. Jest genialna, używając jej własnych słów, bardzo genialna, które wypowiedziała pod adresem nie swoim, a cudzym, ale ja to, ja piłeczkę odbiję. I twierdzę, że Grażynka jest bardzo genialna. Zbigniew Wąsiel, a jest tutaj, witamy w Zbigniewku. Ja już kiedyś o Zbyszku mówiłam, coś takiego, co będę chciała tutaj powtórzyć, bo mi to pozwoli udowodnić, że Zbyszku jest genialny. Mianowicie, gdy parę lat temu Zbigniew Wąsiel postawił swoją nogę na gruncie na ziemi norweskiej, to go tam Norwegowie pojmali, wcielili do Norweskiego Związku Artystów Plastyków, dali im pracownię w Oslo, no też tak, rząd norweski też nie rozdaje pracowni na prawo i lewo. No myślę, że jest to dowód, że się rzeźbiarz Zbigniew Wąsiel jest genialny. Marek Wróbel. Wróbel Marek. No jest. To jest genialny kolorysta. No coś tam widać, ma widać, no. I to jest jedyny artysta, jakiego znam, proszę Państwa, który twierdzi, że twórczość go nie męczy, a nawet jest mu wesoło. No tylko pozazdrościć. Marek maluje... No przecież powiedziałam genialny kolorysta. Tworzy genialne, przyjazne człowiekowi obrazy. Brata pracuje, uczy rysunku na Birken University, bardzo nas serdecznie pozdrawia. Brata w sposób genialny robi coś takiego z kolorem, że jej obrazy, no przecież współczesne, wydają się pokryte taką bardzo szlachetną patyną. Ja nie wiem, jak ona to robi, w każdym razie robi to genialnie. No tak, to mamy 24 osoby. Zostałam jeszcze ja, też biorę udział w tym. Gdyby to nie przeszło przez gardło, oczywiście. Też genialna. Zazdrość mnie zżera. No, ja przyjaźń niezastąpiona. A żeby tak po kumotersku nie wyglądało, to proszę Państwa, ja też mam tekst w katalogu do wystawy francuskiej, francuskiego krytyka wybitnego, który pisał teksty do katalogów takich ludzi jak Braque, Picasso, Matisse. No, mnie też napisał Chagall.
W dodatku zrobił to dla mnie w formie rękopisu, o co go prosiłam. Mam 4 strony pięknego pisma. Krytyka, który nazywa się André Verde, też już od paru lat nie żyje. Serdecznie pozdrawiam Józek Bożyszkowski. No co, no pozdrawiamy również profesora Józka Bożyszkowskiego i te życzenia nam przesłali. Dziękujemy za serdeczną, ciepłą pamięć. No i już ostatni akcent, mianowicie o co chodzi w tej wystawie. Ja przeczytam, bo to są 3 zdania, a jakbym zaczęła tym mówić, to by było bardzo długo, więc tak. Tytuł wystaw, cyklu wystaw jest w drodze. To jest mój taki autorski cykl. Już 5. odsłona dzisiaj. W drodze. Żyjemy. Tak więc nasze życie jest w drodze. W drodze jest nasza twórczość i ta wystawa też jest w drodze. Przyjechała tutaj i wędruje stąd w kilka różnych miejsc. Skład wystawy jest w drodze, jedni przychodzą, inni odchodzą. Każdy z nas podąża swoim traktem, wytycza własny szlak. Czasem chcemy się spotkać, aby kawałek drogi przebyć wspólnie. I to właśnie, aby kawałek drogi przebyć wspólnie, jest pretekstem spotkania naszych postaw twórczych na tej wystawie. Bo z marszu, z ruchu, ze spotkania, wymiany myśli i energii coś wynika i o to coś nam właśnie chodzi. Papińskiemu Krystupasowi, że nas tu przyjął. I dziękuję. Pani Gulewicz, wyrażnice Tomaszewskiej, Sołtko. Zaraz się i Marcie Branickiej, również Krystupasowi, którzy zadali sobie naprawdę duży trud z aranżowaniem tej wystawy, bo 25 skrajnie, można powiedzieć, Krzysiu mówi, kopiących się nawzajem prac. To nie jest tak kopsiub, żeby powiedzieć. Zrobiliście to bardzo dobrze i bardzo dziękuję. No i to już koniec. Teraz będzie wyrażane. Obrażamy, tak. Będzie to obrażamy młynkową. Dużo ma masz szorty, miała nie mieć. Zawidzony, zawidzony. No nie, lepiej poprzeć. Jeszcze w imieniu wszystkich artystów chcieliśmy bardzo podziękować genialnej pani kurator Zanusi Jopek i podziękować przede wszystkim genialnej artyście za zorganizowanie tej wystawy, za to, że tyle artystycznych ponad 20 już sprzątanych potrafiła się zmieścić. W tym drobnym gotyckim ciele jest po prostu mnóstwo energii. Nie starzeje jak nasze twarze.
Thank you.